Cześć wszystkim, z tej strony Bojda Vlog. Zapraszam dzisiaj Was do oglądania mojego nowego filmiku. Dzisiaj żegię w serwisie ogumienia Bojgum. Jeszcze przed siódmą, tak więc jeszcze tu nie ma otwarcie. Więc dzisiaj też tu będę działo, jak oni to idzie. I podobno, że oni są najlepsi, to się wszystko okaże dzisiaj. Dzisiaj zobaczę, czy są tak dobrzy, jak to inni mówią. Więc to dzisiaj sprawdzamy. Więc zapraszam do oglądania. Yeah. Przygotowanie do roboty. Trzeba najpierw zamieć zwłaszcza. Ale w miarę czysto tu mają. To nie ma się. No, przygotowywanie warsztatu już na przyjazd klientów. A już ja. Już się coś dzieje. Ale to jest czas na godzina, tak więc będziemy to działać. Już pierwsze auto. Jeszcze mi go dali, żeby nim wjechał. I otwarte? Ja. Ja. Dobra. No to wjeżdżam. Dobra, to mi się pierwsze trafiło auto, nieźle. Dobra. Tato, ty masz dopiero cheater, tak? Niech zna młodzieńczą emeryturę. Emerytura dla młodych. No. Jak nie ma klientów, to jeszcze przygotowujemy towar. Na razie to tu zauważyłem hołdy opon, co tu miałem w tym serwisie. Ale coś tu działa. No. To jest wszystko, czy ty biał? Jeszcze za to mu dał sobie kolejne sterówki. Aha, a ty nie. Co, ładować czy co? No to też jest właśnie do sprawy. Jać. Dobrze to robię. O. To czuję się jak na jakimś serwisie, wiesz, Formuły 1. Bo to... No na razie. Trzeba poukładać. Się rozwalił. No, od razu lepiej. To są orły motoryzacji 2018, 2019, 2020. No, byle kto takiej nominacji nie otrzymuje. No, pierwsze miejsce. Przez klientów wybrani, no to świetnie. Generalnie trafiło tak na ten dzisiejszy dzień, że mało klientów, tak więc dzisiaj prawie nie mogę wam pokazać tak jak oni szybko działają. Najlepiej jakby w sezonie było, to oni działają tak jak we Formule 1, tylko przyjeżdżam bum bum bum, po prostu auto je rozbawię i że. A żebyś go całego dźwignął czy to? Nie, pod kodą. No. Za wagą. No bo tu jest specjalnie do dźwigania, wiesz? Chyba trzeba rękawice ubrać, bo to bez rękawic. Ale znowu... Czekaj, to... Aha! Ja to jest ta szybko maszyna. Jakby formuła...
Ty też to gdzie trzeba, czy nie? Dobra. Ja tu chwilę. To co, ta na, te opu- na ten, tę strunę? Ja. Dobra. Smarujemy teraz opony. Żeby lepiej to wchodziło. Aha. Nie zabytę? Ja, nie. I tego na prawą się tu. No. Ja to ja wiem, że to jest szybki, ale... Jest. Dziś o to, że kierowcą w serwisie ogumienia. No, nowo fucha, jeszcze taką mi się nie trafiła. Wiesz, że z oponami będę robił, a wyszło, że głównie kierowcy. Ciekawe, mają tu transport opon, przełożenia z jednego miejsca tam ku warsztacie. Ciekawe. Bo związania tu mają naprawdę ekstremalne. Generalnie ocenią ten serwis na 6 plus, na 6 gwiazdek. Tak więc uważam, że to są najlepsi tu w okolicy i ich polecam. Skończyłem dzisiaj pracę w serwisie ogumienia Boygum. I też teraz mam chwilę możliwości, żeby porozmawiać z właścicielami. Tak więc kiedy w ogóle powstał serwis ogumienia Boygum? Serwis ogumienia Boygum powstał niecałe 4 lata temu w tym miejscu. No to ładnie. W ogóle, jak to się zaczęło, że w ogóle poszliście w tę branżę, nie poszliście w budowlankę albo gdzieś w piekorzy albo coś takiego? No zaczęło się teoretycznie, to się zaczęło ponad 20 lat temu, jak kuzyn przywiózł kilka opon, które ręcznie trzeba było przetransportować 1,5 km do domu. Z których na początku zrobiliśmy taki płotek, ładny. No a potem służyły też do zabawy, nie? Ale potem tata powiedział, że jak opony mocie, to może kiedyś będziecie działać z oponami. No i wykrakał. No dobra. A w ogóle czym zachęciliście klientów waszym tym serwisem, tą branżą? W ogóle, że tyle tu ludzi przyjeżdża do was? No. Przede wszystkim dużym zapleczem opon, felg i podejściem do klientów i dobrym sprzętem. Aha. No i fachowa obsługa przede wszystkim. Wiadomo. No to dobra. Nasze ręce. No to była bardzo. To dzięki i jaki wasz znak rozpoznawczy na ten? Tak! O, o, brawo. Dobra, no nic, to dzisiaj kończę na tyle i zapraszam was do kolejnego mojego filmiku, który będzie za niedługo.